15 tytuł mistrza Polski. Pozostajemy przy futbolu, ale opuszczamy Ekstraklasę. W trzech ćwierćfinałowych spotkaniach Pucharu Polski na szczeblu mazowieckim do rozstrzygnięcia potrzebne były dogrywki. W Sulejówku miejscowa Wiktoria szybko, bo już od 8 minuty przegrywała z Ursusem Warszawa po strzale Mateusza Muszyńskiego i nieszczęśliwym rykoszecie. Po przerwie karta się odwróciła. W 55 minucie gospodarze wyrównali po golu samobójczym, a chwilę później wyszli na prowadzenie, gdy na uderzenie zza linii pola karnego zdecydował się Julian Świątek. Wydawało się, że czwartoligowcy wywalczą awans, ale grający klasę wyżej rywale zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry, w czym strzelcowi Ernestowi Dzięciołowi znów pomógł rykoszet. Dogrywka należała już do gości. W niej w roli głównej wystąpił Oskar Perzyna, wychowany Ursusa. Był autorem dwóch bramek. Wiktoria Ursus 2-4. W meczach pucharowych gra się o to, żeby przejść do następnej rundy i to na pewno cieszy. Po bardzo dobrej pierwszej połowie i pełnej kontroli nad wydarzeniami na boisku trochę stanęliśmy na początku drugiej połowy. Kilka zmian, może gdzieś tam ten i niepotrzebne problemy, bo na chwilę obecną na pewno nie jest nam potrzebne granie po 120 minut. Cóż, takie jest życie. Zawodnicy zostawili kawał zdrowia, rozegraliśmy bardzo dobre zawody, oby to był dobry prognostyk, bo to przecież jest początek okresu przygotowawczego przed ligą. Kolejnym rywalem Ursusa Warszawa w półfinale Mazowieckiego Pucharu Polski będzie 11 lipca zwycięzca meczu Broni Radom z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.